dzisiejszym do Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku przybyli z zamiarem zawarcia małżeństwa pan Roman Piotr Pietruszyński i pani Iwona Władysława Zaręba po uprzednim dokonaniu obowiązku wynikającego z artykułu 54 prawa o aktach stanu cywilnego. Małżeństwo to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Tworzy się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się pod opieką i ochroną. Z chwilą zawarcia małżeństwa zaczyna się nowy okres w życiu małżonków. Powstają nowe prawa i nowe obowiązki. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym i mąż i żona mają równe prawa i równe obowiązki w małżeństwie. Obowiązani są przede wszystkim do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą dziś przez swój związek założą. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków przez złożenie zgodnych poświadczeń. Czy pan Roman Piotr Pietruszyński i pani Iwona Władysława Zaręba są zgodni złożyć takie oświadczenia? Tak. Proszę zatem wszystkich państwa o powstanie. A państwa poproszę kolejno o powtarzanie za mną treści oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Pana poproszę jako pierwszego. Świadom praw i obowiązków. Świadom praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Iwoną Władysławą Zaręba. Z Iwoną Władysławą Zaręba. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Iż uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Dziękuję. Teraz panią poproszę. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Romanem Piotrem Pietruszyńskim. Z Romanem Piotrem Pietruszyńskim. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Dziękuję. Wskutek zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Malborku, obecności świadków, uroczyście ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy Romanem Piotrem Pietruszyńskim i Iwoną Władysławą Zarębą został zawarty. Obrączki to symbol łączącego państwa związku. Więc poproszę państwa, byście między sobą wymienili. Dowodem zawartego małżeństwa jest akt małżeństwa sporządzony w księdze stanu cywilnego pod numerem 11. Ja jeszcze teraz państwa poproszę o podpisanie tego aktu. Tym razem panią proszę jako pierwszą o podpisanie się po raz ostatni swoim dotychczasowym nazwiskiem. Dziękuję. Poproszę pana. Dziękuję. Poproszę świat. Księga się zamknęła, numer 11 został na stałe zajęty i finał naszej uroczystości.
witamy gości, ja ty by też szło dobrze. Dziękuję wujku, naprawdę dziękuję pięknie. Nic innego nie może być. Dziękuję. Damy cię upokój, nie płacz. Tak, ja bym mógł jakieś. Zapraszamy nasza pana. No to za zdrowie tej pięknej młodej pary, żeby wasza droga była bardzo długa i bardzo prosta. Wszystkiego dobrego. Można śpiewać 100 lat. I za ciebie. I za ciebie. Sto lat, niech żyją nam. Sto lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję Państwu. Dziękuję.